W dzisiejszym magazynie ratuszowym społeczna inicjatywa rad osiedli. Bardzo dobra propozycja i bardzo dobra inicjatywa i mieszkańcy na pewno też z tego powodu są zadowoleni. Czy szynobus pojedzie z Oświęcimia do Tychów? Takie zaangażowanie samorządu było i już efekty są, czyli okazuje się, że można. Akcja społeczna Posprzątaj po swoim psie. Wcale się ludzie nie tego dostosowują do tego, co ulotki są po klatkach. Nasadzenia drzew. Ozdobne wiśnie, ale też i owocujące. Mają owoce niewielkie, ale mają. Zaproszenie na live festiwal. Inicjatywa, która jest oddana dla rad osiedli, jest bardzo nam potrzebna. Społeczna inicjatywa rad osiedli, w skrócie SIRO, to projekt, dzięki któremu będziemy mogli sami decydować o inwestycjach powstających w naszym najbliższym sąsiedztwie. Tak więc mieszkańcy mogli wnioskować m.in. o remont drogi, chodników, budynków czy parkingów, powstanie placu zabaw albo nowego oświetlenia ulicznego. Odpowiednia uchwała w sprawie zmian statutów osiedli w zakresie społecznych inicjatyw została przyjęta w ubiegłym roku. Co da ta inicjatywa mieszkańcom? Zapytaliśmy jej inicjatora, prezydenta Janusza Chwieruta. Społeczne inicjatywy rad osiedlowych to mój pomysł na wykreowanie aktywności rad osiedlowych, ale też i mieszkańców. Właśnie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do rad osiedlowych, a następnie rady osiedlowe poprzez swoje decyzje będą wskazywały je do realizacji. To między innymi właśnie doposażenie placów zabaw, to między innymi remont małego odcinka chodnika, czy likwidacja jakiejś bariery, która dotyczy konkretnego osiedla. 12 rad osiedli zagospodaruje w tym roku w sumie 300 tysięcy złotych. Znane są już pierwsze remonty i drobne inwestycje zgłoszone przez rady osiedli, które jeszcze w tym roku zostaną wykonane w poszczególnych dzielnicach miasta. W tej chwili mamy w planie, już mamy zaplanowany remont sali i wymianę wszystkich urządzeń elektrycznych. Mieszkańcy osiedla Błonie chcą monitoringu niektórych miejsc swojej dzielnicy. Zasole postawiło na remont chodnika przy ulicy Więźniów Oświęcimia 45-51 oraz przygotowanie siłowni zewnętrznej na tak zwanym trójkącie bermudzkim. Czy Rada Osiedla Zasole wybrała spośród szerokiej gamy zadań do realizacji, wybrała te, o które najczęściej wnioskują mieszkańcy i interweniują, więc są to zadania dotyczące wykonania chodnika przed jednym z budynków, poszerzenia celem poprawy bezpieczeństwa, następnie zakup urządzeń siłowni zewnętrznych, które są bardzo kosztowne, ławki, doposażenie osiedlowych placów zabaw między budynkami wielorodzinnymi oraz osiedlowego placu zabaw w sąsiedztwie osiedla Pileckiego. Stare stawy oprócz doposażenia domu osiedlowego planują zamontować nowe oświetlenie w rejonie pomiędzy ulicami Świętej Barbary i Sadowej. Monowice będą utwardzać część odcinka ulica Stara Droga oraz montować dodatkowe oświetlenie na ulicy Grabowieckiej i ulicy Foksa. Mieszkańcy osiedla Wschód zdecydowali o wymianie północnego odcinka chodnika na ulicy Staszica i zewnętrznych stołach do ping-ponga przy ulicy Kusocińskiego. Na osiedlu Szpitalna Rada Osiedlowa Północ proponuje oprócz nowych koszy na śmieci urządzenia do koszykówki. Z kolei Rada Osiedla Zachód, podobnie jak Podborem, chce doposażyć place zabaw. Stare Miasto zamierza postawić na placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego altanę parkową, drewnianą oraz ławki. Nowe urządzenia zabawowe przeważają na długiej liście potrzeb mieszkańców poszczególnych osiedli. Rady Osiedlowe poprzez swoje decyzje, poprzez swoje uchwały mogą właśnie wskazać te zadania do realizacji i w najbliższym czasie rozpocznie się już konkretna realizacja tych drobnych, ale bardzo ważnych działań i zadań. Ograniczeniem są pieniądze, które zostały podzielone na poszczególne osiedla proporcjonalnie do ilości mieszkańców, niezależnie od stałej kwoty równej dla wszystkich rad osiedli. Także mało jest troszkę tych pieniążków. Oczywiście każdy pieniądz jest ważny i trzeba sobie to szanować, że jest taka możliwość, że się pojawiła taka możliwość. Natomiast w przypadku Zasola, tego 9-tysięcznego osiedla, rozległego bardzo, o zróżnicowanych potrzebach i różnej substancji mieszkaniowej, jest to trochę mało.
To jest bardzo dobra propozycja i bardzo dobra inicjatywa i mieszkańcy no, na pewno też z tego powodu są zadowoleni, że możemy współpracować z mieszkańcami i coś zaproponować więcej niż tylko urząd daje, bo urząd naprawdę dla nas dużo daje i pracuje jako dwory, to naprawdę mamy teraz już coraz więcej. W czasach, kiedy połączenia kolejowe są likwidowane, tworzenie nowych wydaje się zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym. Ale już pewne dowody mamy na to, że ile działań już zostało wykonanych, choćby na terenie Tychów, gdzie takie zaangażowanie samorządu było i już efekty są, czyli okazuje się, że można. Tychy mają już duże doświadczenie w tworzeniu nowych połączeń kolejowych. To dzięki inicjatywie miasta Tychy powstały nowe na trasie Tychy-Katowice-Sosnowiec. I to właśnie tu miejska komunikacja autobusowa i trolejbusowa została połączona wspólną taryfą biletową z połączeniami kolejowymi. Kolejne plany to połączenie Śląska z Małopolską przez Tychy i Oświęcim. Czy szybkie pociągi pojadą na trasie Tychy-Bieruń-Oświęcim, jeszcze nie wiadomo. Jednak plan utworzenia takiej linii już powstał. I na pierwszą naradę związaną z projektem przyjechali samorządowcy z Oświęcimia. Zarówno przedstawiciele powiatu, jak i Urzędu Miasta. Wydaje się, że ta propozycja właśnie skierowania głównego nurtu z Katowic przez Tychy, Oświęcim, Trzebinie i kierunek Kraków jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego, że jest jakby największy potencjał wymiany mieszkańców i skorzystania z tej linii. Z różnych aspektów gospodarczych, ale też dotyczących odwiedzin na przykład Muzeum Auschwitz-Birkenau, bo prawie 1,5 miliona odwiedzających jest to miejsce, więc jest to też ogromna ilość osób, która korzysta także z kolei. Do utworzenia połączenia kolejowego Oświęcim-Tychy przez Bieruń Nowy konieczne jest zbudowanie bypassu w postaci kilku kilometrów torów za terenem kopalni Piast. Jednak podjęcie takich kroków jak rozmowy z kompanią węglową albo szukanie środków na nowe torowiska i modernizację starych to gra warta podjęcia. Połączenie Oświęcim-Tychy miałoby wiele korzyści. Przede wszystkim byłoby dobrym środkiem transportu dla pracowników kopalni Piast i firmy Fiat, powodów dla których warto puścić szynobus na trasie Tychy-Oświęcim jest znacznie więcej. Począwszy od niwy, powiedziałbym, sportowej, gdzie obie nasze drużyny stanowią absolutną czołówkę, jeżeli chodzi o polski hokej, gdzie nasi kibice mogliby komfortowo na przykład dojeżdżać do siebie nawzajem na lodowiska. I myślę, że tego typu obszary współpracy zdefiniowane, a później rozwiązywane problemem w tym zakresie mogłyby pomóc również w poprawie tych kontaktów między nawet chociażby kibicami, którzy tam nie za bardzo pałają do siebie sympatią, co jest trochę dziwne, dlatego że bardzo wielu mieszkańców Oświęcimia pracuje w Tychach, Tyszanie uczą się w Oświęcimiu i odwrotnie, a więc myślę, że taka merytoryczna praca w tym zakresie mogłaby również i w tej dziedzinie nam pomóc. Zdaniem władz Tychów połączenie kolejowe pomiędzy Tychami a Bieruniem byłoby możliwe do końca 2013 roku. Jednym z obecnie rozważanych wariantów jest pociągnięcie linii z Bierunia Starego przez kopalnię Piast do Bierunia Nowego i dalej do Oświęcimia. Jeśli udałoby się opracować projekt oraz pozyskać dofinansowanie, to takie połączenie kolejowe byłoby możliwe między rokiem 2014 a 2020. Jeśli chodzi o mojego pieska, no to małe, no to co będę panu pokazywać, ile taki piesek. Natomiast ja teraz przechodziłam tamtędy, to wie pan, takie kupska, że szkoda łez. Władze Oświęcimia chcą przekonać właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. W ramach kampanii Oświęcim Miasto Czyste, Zielone i Kolorowe przygotowano 8 tysięcy specjalnych zestawów do sprzątania, które mieszkańcy miasta dostaną bezpłatnie. Organizatorzy chcą włączyć do akcji Ja w to wchodzę, AFE, Posprzątaj po swoim psie, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals oraz jego wolontariuszy, młodzież i dzieci z oświęcimskich szkół, szkoły oraz lecznice dla zwierząt. Wiemy, jaką mamy sytuację, wiemy, że właściciele piesków wychodzą ze swoimi pupilami. Niestety psy zanieczyszczają nasze trawniki i nasze chodniki. W związku z tym myślę, że przyszedł czas na to, żeby coś z tym zrobić. Stąd taki program miejski i stąd chcemy wdrożyć w 3 etapach i mam nadzieję, że nam się to uda. Wydział Gospodarki Miejskiej chce wykorzystać w kampanii wszelkie dostępne elementy, jak informacja, edukacja, egzekwowanie obowiązujących przepisów prawa. Wszystko po to, aby uświadomić osobom posiadającym psy oraz zarządcom nieruchomości, że mają oni obowiązek utrzymywania czystości w tym
tym zakresie. Wcale się ludzie nie tego dostosowują do tego, co ulotki są po klatkach, po skrzynkach dają też. No, także wystarczy przyjść tu w czas rano, a są takie wielkie psy, wie pan, haskie, wilczury, natomiast i wieczorem, to na pewno by ich tam spotkali. Nie sprzątają. Bo... Osoby, które uchylają się od sprzątania po swoim psie, mogą otrzymać mandat karny w wysokości od 100 do 500 zł. Włączając się w akcję, chcemy przede wszystkim uświadomić ludzi obowiązku sprzątania. Nie chcemy karać w żaden sposób. Chcemy tylko, żeby po prostu ludzie brali odpowiedzialność za swoje pieski. I jeżeli piesek zrobił to, a nie inną rzecz, trzeba potem się posprzątać. Jest to obowiązek każdego z nas. Czy mamy psa i którzy korzystamy z zieleni w mieście. No nie tylko zieleni, bo ten problem polega również i na chodnikach. Też bardzo często się zdarza, że takie niespodzianki spotykamy na chodniku. Właściciele psów powinni mieć świadomość, że skoro ich czworonogi pozostawiają nieczystości na chodnikach, czy trawnikach lub podjazdach pod posesję, to nie należy się odwracać i wstydzić. Należy skorzystać z zestawu higienicznego, torebki i łopatki i wrzucić nieczystość do kosza. Ja nie wiem, no trzeba by było pilnować, żeby tu ktoś patrzył. Ja w to wchodzę. Afe, posprzątaj po swoim psie. Przede wszystkim tlen z drzew. Jeździ odpocząć, jeździ na co popatrzeć na wiosnę czy w lesie. W ostatnim czasie w Oświęcimiu nasadzono wiele nowych drzew i kilka tysięcy krzewów żywopłotowych i okrywowych. W sumie będzie ich około 300. Sadzone są drzewa wysokiej jakości i sporych rozmiarów, jak 6-metrowe platany czy ponad 3-metrowe cypryśniki błotne i wiśnia kikusidare. No to akurat wiśnie dwie i jeden cis, taki błotnisty. Ale ozdobne wiśnie. Ozdobne wiśnie, ale też i owocujące. Mają owoce niewielkie, ale mają. Podobno, że bardzo smaczne, nigdy nie próbowałem. W rejonie Oświęcimskiego Centrum Kultury pojawiło się też wiele nowych gatunków. Odmiany klonów polnych, barwnych buków i grabów, wiązów, magnolie drzewiaste i klony Crimson Gold i Crimson King. OCK zyska też nowe aranżacje z krzewów żywopłotowych, okrywowych i bylin. Zmieni się wygląd skweru na osiedlu Zasole, tak zwanego Trójkąta Bermudzkiego, gdzie posadzono platany i cypryśniki błotne. No, żeby trudność, no ciężko wykopać dziurę, trzeba wykopać, tu akurat mamy dobry układ, bo jest koparka, tak to kopiemy ręcznie przeważnie. No, teraz mamy trochę lżej, bo kopareczka jest, no i trzeba to przetransportować, bo jak widać jest to dosyć ciężkie. No i dosyć duże przede wszystkim. Duże kwitnące drzewa ozdobiły też teren przed galerią książki. Drzewa będą sadzone też w miejscach, gdzie wcześniej były prowadzone wycinki. Między innymi na terenach zewnątrz osiedlowych, na przykład przy ulicy Dąbrowskiego, Kopernika, Monte Cassino, Westerplatte, Budowlanych, Pileckiego i Szpitalnej. No i ustawić to później w pionie, ładnie przysypać ziemią, opalikować, podlać wodą, no i czekać, aż coś z tego urośnie. Na zakup nowych krzewów, bylin i kwiatów zaplanowano w budżecie miasta około 60 tysięcy złotych. Nasadzenia prowadzone są w ramach programu Oświęcim Miasto Czyste, Zielone i Kolorowe. No w tym miejscu dobrze i tam by też tak samo w środku było trochę. Pewno, bo tutaj będzie, o, tak tam, o. Bo one wyrosną. Bo jak będę widzieć, że puszczają kwiaty, to normalnie się... przyjęły. Peter Gabriel to jest guru tego, co dzieje się w muzyce od lat 80. i 90. Dla mnie osobiście rzecz niepodważalna. To jest człowiek, który wprowadził muzykę na zupełnie inny szczebel, jeżeli chodzi o muzykę popularną. To jest człowiek, który nie tylko tworzy muzykę, ale przy pomocy swoich genialnych, fenomenalnych pomysłów na pokazywanie muzyki, tak naprawdę ją tworzy i nam pokazuje. I także będzie nam ją pokazywał podczas tego koncertu, bo trudno mówić, że to jest koncert. To jest ogromne przedsięwzięcie, to jest widowisko z ogromnymi ekranami, ze wsparciem multimedialnym, ze specjalnymi ruszającymi się ekranami, z dwoma orkiestrami i ciągle fenomenalnym kunsztem wokalnym Petera Gabriela. To jest tak naprawdę początek i koniec czegoś, co nazywa się wielka sztuka w muzyce popularnej. To jest muzyka Petera Gabriela.
O muzyce Petera Gabriela rozmawialiśmy z Dariuszem Maciborkiem, organizatorem live festiwalu imprezy, która po raz trzeci odbędzie się w Oświęcimiu i której gwiazdą będzie właśnie Peter Gabriel. O tym koncercie i innych wydarzeniach live festiwalu rozmawialiśmy w budynku Rady Miasta w Oświęcimiu, gdzie odbywało się spotkanie z wszystkimi służbami i przedstawicielami instytucji pomagających przy organizacji festiwalu. Myślę, że też jesteśmy organizacyjnie do tego mocno przygotowani po dzisiejszym spotkaniu ze wszystkimi organizatorami, współorganizatorami, partnerami. No i jedna refleksja, jeżeli chodzi o samą organizację, ogromna współpraca i kooperacja wszystkich służb miejskich, miasta, policji, straży miejskiej, więc tak naprawdę myślę, że każdy z podmiotów zaangażowanych w organizację trzeciej edycji Live Festival Oświęcim czuje, że to jest nasza wspólna impreza i to jest bardzo ważny element tworzenia marki tego festiwalu. Wiemy, kto wystąpi. Zapraszamy na oczywiście koncert finałowy z udziałem Petera Gabriela i jego dwóch orkiestr, ale też Anna Maria Jopek i Krokę. Szczególnie bliskie jest mojemu sercu każde działanie kulturalne związane z festiwalem, więc zapraszam i na przepiękny spektakl Jandy. Tym razem pojawi się Shirley Valentine. Filharmonia Krakowska przyjeżdża pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Koncert na muzykę filmową w wykonaniu klasycznym, ujęciu klasycznym z trzema skrzypkami. Pojawi się też kolejna tradycja naszego festiwalu, czyli przepiękny mural, tym razem na słynnym bunkrze przy ulicy Śniadeckiego. Odsłonięcie już w piątek. Tym razem autorem jest uznany nie tylko w Polsce, ale na świecie grafik Andrzej Pongowski, który przyjął zaproszenie do wykonania tej pięknej pracy artystycznej. Będzie można podziwiać przez lata jego kunszt i projekt. No i szczególne zaproszenie dla wszystkich na koncert, który jest taką moją perełką, koncert darmowy w sobotę z gwiazdą główną Dżem, ale proszę nie przegapić także artystów zagranicznych, którzy przyjadą i z Wielkiej Brytanii, i z Izraela, i z Niemiec. Naprawdę to są artyści, którzy występują na europejskich scenach i cieszą się ogromną popularnością. Wszelkie szczegóły na stronach livefestival.pl. No i zapraszam do przeżycia trzeciej edycji tego już międzynarodowego, mimo wszystko międzynarodowego festiwalu.